To stacja kolejowa Szczecin Główny. Właśnie tu wiele osób rozpoczyna swoją podróż i tu wiele osób ją kończy. Dlatego nieprzypadkowo i my wybraliśmy to miejsce na początek naszej trwającej ponad 3 miesiące podróży po regionie zachodniopomorskim. Czas więc na specjalną misję. Czas na misję Gryf. Na, mam nadzieję, że dobry początek, bardzo ciekawa i nieco tajemnicza wycieczka krajoznawcza po Szczecinie, a właściwie pod nim. Dlatego przewodniki, okulary przeciwsłoneczne i parasole zamieniamy na latarki, kaski, rękawice i solidne buty. Tam, gdzie wejdziemy, będzie raczej wilgotno, ciemno i niezbyt czysto. Odwiedzimy m.in. jeden z najciekawszych i największych obiektów podziemnych w Polsce, który znajduje się w samym centrum miasta. Jednak aby nie odkrywać od razu wszystkich kart, zaczniemy od mniejszych obiektów, tak zwanych szczelin. Przy okazji postaramy się dziś odpowiedzieć na pytanie, czy tak zwany podziemny Szczecin mógłby stać się turystyczną wizytówką miasta. Już jestem. Wprawdzie 11.05, ale się tak umawialiśmy. Na szczęście nie zamarzliśmy. Zimno jest. Widzę, sprzęt masz. No właśnie, mam sprzęt. Dobrze wziąłem? Znaczy latarka tak, kask to może dzisiaj nie za bardzo będzie potrzebny. Może najwyżej przy wejściu. Aha. Ale potem nie, to jest normalny, wysoki obiekt, nie ma żadnych wystających. Ale warto brać na przykład ze sobą kask w ogóle? Tak, jeżeli nie wiemy gdzie, jak najbardziej. Można dobrze. Często się uderzyć różne wystające przedmioty. Nie wszystko widać w latarce. Trochę laicka chyba. No, zaraz zobaczysz lepsze. Na co dzień używamy takiej do zakładania na głowę, wtedy mamy ręce wolne, albo na diodach, wtedy świeci dużo dłużej, albo na żarówce halogenowej, wtedy świeci mocniej, no wiadomo, krócej. Często też używamy z sobą reflektora własnej produkcji. O, to jest ciekawe. To jest ciekawe. Żarówka samochodowa 20 W, mocno świeci, akumulator w plecaku, lekkie. Aż razi po oczach. Niewątpliwie należy poinformować kogoś, gdzie się wchodzi, kiedy się wyjdzie. Jeżeli nie będzie informacji, wtedy ktoś wezwie pomoc. Nigdy nie wiadomo, jak tam jest pod ziemią. No, trzeba uważać, widzę. Ciężko było na początku się przecisnąć, ale są w końcu jakieś drzwi. Ciężkie te drzwi. Tak, ciężkie. Ale zachował się jeszcze, widzę, cały mechanizm. Cały mechanizm zamykający nie działa, jest na tyle zezwiały, że po prostu nie idzie już nie przekręcić. Wizjer? Jest i wizjer tutaj. Co ciekawe, drzwi całe są betonowe. Ostały się chyba dlatego, że nie są metalowe. To nie jest blacha w ogóle, to jest ciekawostka. Blacha. Drzwi betonowe, pierwszy raz takie widzę. Tak, są po prostu wykonane w całości z betonu. Uszczelka jest. Uszczelka jest. Drzwi były prawdopodobnie hermetyczne. Także schron mógł być zamknięty w systemie hermetycznym takim. Znaleźliśmy po drodze bardzo ciekawą rzecz. Otóż są tutaj dwa nietoperze, w ogóle niespotykane w tego typu obiektach. W tej chwili te nietoperze znajdują się w stanie jeszcze hibernacji. Śpią. Jest okres jeszcze zimowania nietoperzy. Także wszystkie, trzeba podkreślić, że wszystkie 21 gatunków, które występuje w Polsce, są wszystkie gatunki są pod ochroną i po prostu je nie ruszamy, nie płoszymy, omijamy. Nie dotykamy w ogóle. Nie dotykamy, być może nie dotykamy. Omijamy, możemy pooglądać, przejść dalej. To my też za chwilę chyba stąd pójdziemy, żeby ich nie budzić, prawda? Idziemy dalej. Jest to schron przeciwlotniczy, popularnie znany jako szczelina przeciwlotnicza. Szczelina przeciwlotnicza. No jest chyba taki charakterystyczny, wydawać by się mogło, że jest... No właśnie, czemu jest taki dziwny, bo jest trochę łamany, prawda? Można się zgubić. No właśnie widać, można również spać. Tak, ten obiekt jest trochę... ma taką charakterystykę łamany, co zakręt jest łamany, co sprawia wrażenie, że on jest dłuższy niż w rzeczywistości. W takim schronie mieściło się około 200 osób. To dużo. Taki schron miał dwa wejścia, tak jak już wspominałem, miał jedno wejście ewakuacyjne. W tym schronie są też toalety suche.
Czyli woda nie była odprowadzona i fekalia? Nie, woda nie była odprowadzona, były to toalety po prostu suche. Kolej po wojnie utrzymywała te schrony w takim sensie, że i odbudowała ławki. I no te ławki dzisiaj... No widać, jakie są, bo... Przegnite są. I odbudowała toalety. Toalety też były odbudowane na toaletach. Zachowało się nawet jeszcze polskie napisy, damskie, męskie podzielone. Ciekawostka. Tak. Ciekawostka. Dużo jest w ogóle tego typu obiektów tutaj w okolicach portu? I PKP, i dworca PKP? W okolicy portu, w Szczecin Port Centralny, jest około 10 takich obiektów. Ciekawie było, szczególnie te nietoperze mi się bardzo podobały, pobrudziłem się trochę, ale nie ukrywam, że złapałem bakcyla. Być może nie przeniosę się ze swojego M4 do tego betonowego tramwaju, ale nie ukrywam, że mam chęć na więcej. Wszyscy chodzili, a tak już aktywnie, że tak powiem, to od września 2004 roku. To jest interesujące hobby, bo chyba tak, dużo czasu spędzacie właśnie pod ziemią, pod Szczecinem? No tak, dużo to nie, bo rodziny, dzieci, ale jak mamy chwilę wolnego czasu, to zawsze staramy się gdzieś pójść. Ten Szczecin podziemny istnieje, ten Szczecin podziemny faktycznie jest taki ciekawy, jak o nim się pisze, jak o nim mówicie, jakie zdjęcia robicie właśnie i na swojej stronie internetowej pokazujecie. Na pewno jest tego więcej, tylko niestety nie wszędzie da się wejść. Dużo obiektów jest zamurowanych, część jest wykorzystywanych przez wojsko. Niestety tam nie możemy wejść. Nasza przygoda z podziemnym Szczecinem dopiero się rozpoczyna. Zwiedzanie tych schronów to była tylko przystawka przed daniem głównym, bo teraz przenosimy się na dworzec główny w Szczecinie. Wróciliśmy na szczeciński dworzec. Tym przejściem pomiędzy peronami dziennie przechodzi kilka tysięcy osób, lecz nikt nie zwraca uwagi na te niepozorne drzwi, które są za mną. A za tymi drzwiami znajduje się największy schron dworcowy nie tylko w Polsce, ale i w tej części Europy. A tu jest światło. Witam. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest zgoda na wejście? Jest zgoda. Światło jest, wszystko sprawdzone? Wszystko jest przygotowane, możemy oglądać, podziwiać, jak wyglądają umocnienia naszego pięknego schronu. Dowoli. Dzisiaj dowoli. To idziemy. Proszę bardzo. Zapraszamy. Około 6, wysokość 2,80 do 3 metrów. Także tutaj są już tak tych momentami stalaktyty. Widać, dosyć ciekawe, jak to wygląda. I na dole też dosyć ciekawie wygląda, tym bardziej. No tak. Tutaj już takie dosyć kilka lat z tego, co wiem. Już jest ładny kilka lat. A ta rura, która u góry biegnie? Jest to system filtrowentylatorów w wentylacji wymuszonej. Za chwilę dojdziemy do pomieszczeń, gdzie znajdują się te wentylatory. W latach 80., jak już wcześniej wspominaliśmy, został schron przebudowany i dostosowany do pewnych wymagań. Obecnie jest tak, że może tutaj przebywać 1700 osób bez przerwy przez 5 dni. System wentylatorów zabezpiecza powietrze. Pokręcimy? Widać, że działa. Do czego służyło w ogóle to miejsce? To jest pomieszczenie filtrowentylatorów. Są tutaj dwa takie pomieszczenia.
Filtro wentylatory służą do tego, żeby z zewnątrz, pobierając powietrze, przechodziło przez te filtry i przez system tych rur, które są rozprowadzone poprzez wszystkie korytarze i dalej do pomieszczeń poszczególnych, wlatywało czyste powietrze. Kilka minut to chyba jest ogromny obiekt. Obiekt oddany w 1941 roku dokładnie do użytku. Jest obiektem dużym, dwukondygnacyjnym. Jego korytarze, tak jak tutaj widzimy, ten i tutaj za mną, mają od 25 do 30 metrów długości. I wysokości jest około 4 metrów też przynajmniej. 2,80 dokładnie. A ile w sumie jest metrów kwadratowych, jeżeli chodzi o powierzchnię? Jeżeli chodzi o powierzchnię, to powierzchnia jego jest niecałe 2,5 tysiąca metrów kwadratowych, z tym, że powierzchnia użytkowa 1900 metrów kwadratowych. A wysokość w sumie całego obiektu? To znaczy wysokość całego obiektu możemy mierzyć od dolnej powierzchni, czyli od niższej kondygnacji, my jesteśmy teraz na wyższej, około 17 metrów do wyjścia ewakuacyjnego, który mieści się na placu Zawiszy Czarnego. Ale z tego, co widzę, to zawierucha wojenna dosyć łaskawie się obeszła z tym obiektem. Tak. To znaczy, jeżeli znamy tą historię Szczecina, to wiemy, że Szczecin był bardzo zniszczony w ponad 70%. Ten schron mieści się w takim rejonie, czyli w okolicy dworca kolejowego, również w okolicy obiektów szeregu dyrekcji ważnych instytucji, można powiedzieć, miasta. I wydawałoby się, że te obiekty powinny być właśnie narażone na ataki, szczególnie aliantów w czasie II wojny światowej. Jednak jego konstrukcja jest na tyle silna i mocna, że te wszystkie ataki wytrzymała. I to jest właśnie świadectwo tego, że obiekt spełnił swoje zadanie. Jeżeli już mówimy o jego konstrukcji, to trzeba by powiedzieć, że ściany mają grubość około 3 metrów. Strop. To dużo. Dużo. Strop 2,80. Jak widzimy, jego stan techniczny obecnie troszeczkę nie domaga, ale to jest spowodowane tym, że przez kilkanaście ostatnich lat pewne uregulowania prawne, no i przemiany u nas gospodarcze doprowadziły do tego, że na dzień dzisiejszy tak naprawdę to obiekt nie ma jakiegoś takiego gospodarza, który mógłby się nim zająć. No oczywiście on spełnia rolę przede wszystkim obronne. W związku z tym wykorzystywanie go w okresie pokoju jest trochę skomplikowane. No i ja uważam, że nie ma dzisiaj takich przeciwwskazań, żeby nie można było go wykorzystać do celów komercyjnych czy do jakichś innych, żeby po prostu można było utrzymać go. Zarobić po prostu też trochę na to utrzymanie, tak? Wystarczyłoby, żeby go tylko utrzymać i zarobić na samo utrzymanie. Żeby nie dopłacać. Tak, żeby nie dopłacać. To już byłoby dużo. Ten obiekt jeszcze widać, że do tych lat 80. służył. Czemu służył ten obiekt tak naprawdę? No służył właśnie celom związanym z obroną cywilną i celom szkoleniowym dla pracowników polskich kolei państwowych. Tu były szkolenia, tak? Tu były też szkolenia z obrony cywilnej, tu były różnego rodzaju ćwiczenia prowadzone, a przede wszystkim docelowo miał on służyć jako obiekt właśnie obronny dla pracowników. Ten schron stoi cały czas, jest w dobrym stanie, jest utrzymany, jest tutaj prąd. Nie szkoda, że tak się marnuje, nie szkoda, że nie widzą tego na przykład turyści? No to prawda, właściwie wielokrotnie już rozmyślaliśmy nad tym problemem, ponieważ faktycznie jest to problem dla nas, gdyż obecnie przysparza tylko dla firmy PKP kosztów związanych z jego utrzymaniem. Zastanawialiśmy się nad tym, jak go zagospodarować. Były różne pomysły, między innymi komercyjne, ale w jego wysokości, w niektórych pomieszczeniach, w przejściach, niektóre funkcje, które on dzisiaj tutaj jeszcze ma,
uniemożliwiały jego zagospodarowanie komercyjne. Natomiast zastanawialiśmy się później, czy może udostępnić go po prostu zwykłym śmiertelnikom, ludziom, hobbystom militariów, hobbystom właśnie tego rodzaju umocnień. Istnieje taka szansa, że Stowarzyszenie Miłośników Kolei, które działa tutaj w Szczecinie, chciałoby tutaj zgromadzić swoje zbiory, mieć swoich pracowników, którzy by tutaj pracowali nad naprawą różnego rodzaju obiektów zabytkowych, które gdzieś tam się jeszcze udaje uratować w obiektach na stawni czy na dworcach kolejowych, a między innymi mogliby oprowadzać tutaj wycieczki po tym umocnieniu za symboliczną złotówkę czy 2 złote dla tych wszystkich chętnych, którzy by tutaj chcieli ten obiekt obejrzeć. To już jest koniec? Tak, tu już jesteśmy przy wyjściu na placu Zawiszy Czarnego. Także w prostej linii od wyjścia, gdzie wchodziliśmy do tego schronu, będzie około 100 metrów. Natomiast my ogólnie przeszliśmy w granicach 200 metrów. 200 metrów. Czyli tymi zygzakami, różnymi meandrami tutaj tych przejść, to się mniej więcej tyle przeszło. To jest 200 metrów, a czuję w nogach, jakbyśmy przeszli co najmniej kilka kilometrów. No i jednak te 6 kondygnacji teraz w górę. Ciśnienie, różnica temperatur, ale tutaj tak. Przynajmniej jest ciepło, plus 10 przynajmniej. Na dole jest też warte do zauważenia to, że jest stała temperatura. I wilgotność, i temperatura. Czy latem, czy zimą, jak się wchodzi, tutaj jest ta temperatura w granicach około od 7 do 10 stopni. Tutaj naprawdę można sobie poprawić kondycję. Ponad 500 obiektów podziemnych, ale oczywiście nie wszystkie są tak duże jak ten i nie wszystkie są aż tak dobrze zachowane. Tyle tylko, że przynajmniej na razie oficjalnie turyści nie mają do nich wstępu. Tysiące ludzi, którzy wysiadają na naszym dworcu czy rozpoczynają podróż, mija ten obiekt, ale praktycznie nie wie o tym obiekcie i ten obiekt jest naprawdę perełką wśród obiektów w Polsce, a tak jak powiedziałem właśnie praktycznie w tej części Europy. On musi w najbliższym czasie być uruchomiony, ponieważ jeżeli zostawimy ten temat, no to powiedzmy krótko, obiekt będzie niszczał i jeżeli nie będzie miał gospodarza, jeżeli nie będzie miał osoby, która będzie dbała o jego wyposażenie, o jego czystość, o jego konserwację, no na pewno Szczecin straci. Moim zdaniem dworzec główny w Szczecinie mógł być początkiem takiego szlaku turystycznego. Tutaj można byłoby wejść. Tutaj jest możliwość zbudowania może nawet bazy turystycznej, może nawet jakiegoś małego hoteliku. Mamy doprowadzoną wodę, mamy sanitariaty. Jest praktycznie wszystko gotowe, żeby to uruchomić. Ale stąd, gdyby rzeczywiście ten mityczny podziemny Szczecin dalej był dostępny, gdyby wystarczyło wykuć jedną ścianę, przekopać jakiś mały tunel, dojść do PKS-u i później gdzieś jeszcze dalej, to może się okazać, że właśnie tutaj część zakończyłaby swoją podróż. A inna grupa turystów szłaby dalej. Jeszcze inna wsiadałaby być może w jakiegoś busa, jechała w inne miejsca Szczecina, w jakieś szczeliny, gdzie rzeczywiście chciałaby się pobrudzić, ale tutaj właśnie otrzymywałaby instrukcje na temat bezpieczeństwa, na temat tego, co może ich tam spotkać. Tutaj zostawialiby namiary, tak jak na szlakach górskich, żeby było wiadomo, gdzie idą. Ale ten rzeczywiście dworzec tutaj byłby takim miejscem, które mogłoby zainteresować na samym początku wszystkich, właśnie całą rodzinę, gdzie można wejść z dzieckiem, można wejść w szpilkach, można wysiąść z autokaru i praktycznie nic się nam nie stanie. Mimo że dworzec jest stosunkowo niewielki, że został nierozbudowywany przez praktycznie 100 lat,
ten dworzec w dalszym ciągu pełni swoje funkcje takiego ośrodka integrującego z miastem. Mógłby być znakomitym łącznikiem dla podróżnych przyjeżdżających tutaj, zatrzymujących się przez chwilę. Idee dworca, które są połączone z centrum, z centrami miast, to nie są idee nowe, to są idee, które funkcjonują już i świetnie się sprawdzają. Sprawdzają się w przypadku dworca poznańskiego, dworca warszawskiego, w tej chwili również dworca krakowskiego. Także nie jest to nowa idea. Nową rzeczą na pewno będzie aranżacja tych wnętrz, które znajdują się pod ziemią. To jest coś, co jest na pewno bardzo atrakcyjne, co umożliwi bardzo ciekawą rozbudowę dworca, o ile oczywiście badania pozwolą konstrukcyjne na umieszczenie takich nowych funkcji. Moim zdaniem należałoby powołać instytucję, niekoniecznie instytucję, może jakąś jedną osobę, która by wzięła pod swoją ochronę te wszystkie obiekty, ponieważ bardzo często w takich obiektach sytuacja prawna nie jest do końca jasna. Niby jest ona we władaniu jakiejś instytucji, ale ona dzierżawi to następnej i powstają sytuacje, kiedy chcemy gdzieś wejść, to okazuje się, że nikt nie jest w stanie podjąć decyzji, czy można wejść, ponieważ nie wiadomo kogo zapytać, a osoba, która posiada klucz, ten ostatni przysłowiowy stróż, nie wie, czy może wpuścić, dla świętego spokoju nie wpuszcza. Więc gdyby miasto rzeczywiście chciało, ponieważ Szczecin rozpaczliwie poszukuje jakiegoś sposobu na promocję miasta, zdecydował się, że podziemny Szczecin, czyli coś, co jest unikatowe w skali Polski, czy może nawet tej części Europy, potrzebuje czegoś takiego, to być może jedna osoba, która by wzięła to pod swoje skrzydła, byłoby sposobem.